Bardzo chciałbym wam powiedzieć, że jestem przekupionym dziennikarzyną i muszę mówić tylko dobrze na temat tego motocykla. Niestety nie jestem przekupionym, ale jakby ktoś chciał mnie przekupić, to proszę bardzo, jestem do usług. Słuchajcie. GSXS 1000GT wygląda jak skrzyżowanie mnie z Sidem z Gwiezdnych Wojen. No z epoki lodowcowej, jest mleczyk. I motocyklem randomowym. I tak właśnie powstał ten sprzęt. Moja żona twierdzi, że motocykle w tym stylu, czyli sportowe turystyki, są motocyklami dziwnymi, bo ani nie są sportowe, ani nie są turystyczne. Czy GT ma szansę przełamać ten stereotyp? Czy GT ma szansę być motocyklem, który faktycznie będzie służył do wielkich podróży, a nie tylko weekendowych wycieczek dookoła komina? Sprawdźmy to. Niestety, jak zwykle, zgadzam się z moją żoną. Motocykle z dopiskiem GT, czyli motocykle sportowe, trochę przerobione do podróży, są dziwnymi jednostkami, bo ich szybkość sprawia, że moje prawo jazdy bardzo chce iść na posterunek policji, a ja bardzo bym nie chciał, żeby moje prawo jazdy poszło na posterunek policji. Właśnie dlatego wściekać się na motocyklu należy na torze motocyklowym i właśnie na tor motocyklowy, na Tor Łódź wybraliśmy się razem z Suzuki Polska i tam przetestowaliśmy nowego Suzuki 1000 GT. Kurczę, jestem totalnie zaskoczona, bo myślałam, że to będzie motocykl, wygląda gabarytowo, jest ogromny i myślałam, że to raczej turystyki, absolutnie turystyk, a okazało się, że na torze sprawdza się świetnie. Mapa A jest absolutnie sportowa, motocykl się trzyma świetnie, świetnie drogi, jest totalnie plastyczny, sprawny i dla mnie po prostu wymiata. Bardziej turystyczny, wygodniejszy niż poprzednia wersja. Prawdopodobnie mi się nie jechało tak wygodnie po torze. Bardzo uniwersalny, bo skoro tak duży motocykl radzi sobie na torze, to znaczy, że ma potencjał do tego, żeby być jednym motocyklem do wielu aktywności. Nie będę was oszukiwać, że kiedy dowiedziałem się o testach GSX-S-a 1000 GT, pomyślałem sobie, że jest to całkowicie bez sensu. Tym bardziej, że testy miały odbyć się na torze w Łodzi, czyli na dosyć krętym, dosyć wolnym torze. A motocykl GT, Suzuki 1000 GT, jest motocyklem szybkim, motocyklem dużym. Więc oznaczało to i byłem pewny, że nie wykorzystam potencjału tego motocykla. Ale czy wykorzystałbym go na torze Jerez? Oczywiście, że nie, ponieważ nie umiem jeździć torowo tak, żeby wykorzystywać potencjał tak szybkiego motocykla, jakim jest właśnie Suzuki GSX-S 1000 GT. No ale najpierw skoczyłem na Naked Bike'a, na 1000 GSX-S'a i sobie pojeździłem nim, rozgrzałem się, a potem przesiadłem się na GT-ka. I okazuje się, że wcale jazda tym GT-kiem nie jest jakaś trudna, tragiczna i ciężka po tak krętym torze, bo GSX-S świetnie przyspiesza, świetnie hamuje i fajnie składa się w zakręty. Trzeba mieć oczywiście trochę oleju w głowie, ale to, o czym chcę wam powiedzieć, to to, że przede wszystkim można tym motocyklem, mając jeden motocykl w garażu, jeździć turystycznie, podróżować, pojechać szybciej, ale przede wszystkim pojechać na tor i się doszkolić w temacie jazdy na motocyklu. I wcale nie musisz do tego kupować drugiego motocykla i wydaje mi się, że to jest najfajniejsze w tego typu sprzętach. Tysiąc centymetrów sześciennych, cztery cylindry i cała masa mocy sprawia, że mimo, że chcesz jechać przepisowo i chcesz jechać jak należy po prostu, to nie da się, moi mili, nie da się. Próbowałem jechać na autostradzie, żeby wykręcić jak najmniejszy wynik spalania i oczywiście nie udało mi się to. Najpierw jechałem 90, później 110, później 130, a później 140, bo tyle można jechać na autostradzie, ale przez przypadek przejechałem przez Niemcy i tam jechałem trochę szybciej. To, co najfajniejsze w sumie w tym motocyklu, mimo że jechałem przez Niemcy i mimo że jechałem dosyć dynamicznie i szybko, to spalanie nie wzrosło powyżej 6,5 litra na 100 km. Więc wyobrażam sobie, jakie to spalanie będzie małe, jeżeli faktycznie będę jechał oszczędnie. 4 litry myślę, że są osiągalne.
Prędkość maksymalna. Producent chwali się, że GSX S GT rozpędza się do prędkości 299 km na godzinę. Oznacza to, że jest to ograniczenie dokonane drogą elektroniczną i pewnie mógłby trochę szybciej nawet jechać ten motocykl, ale czy ja bym się odważył jechać motocyklem turystycznym z taką prędkością? Chyba nie, ale być może mam za małe cojones albo za dużo oleju w głowie. Wygląda dziwnie. Moja żona powiedziała, że jest brzydki, ale moja żona mówi, że prawie wszystkie motocykle są brzydkie. No nie wiem, o gustach podobno się nie dyskutuje. Na szczęście w lusterku wstecznym, jak się patrzy na niego, to ten motocykl wygląda naprawdę fajnie. Agresywnie, kozacko, bo na zgaszonej lampie nie świecą się te i to. A jak jedziesz, to się świecą też te lampki i one zwracają na siebie uwagę i mniej widać te oczy doły. O, teraz bardziej tak wygląda, jakbym chciał, żeby wyglądał. Trzeba oddać Suzuki, że boczek tego motocykla jest naprawdę fajny. Te wszystkie owiewki, ostre rysy. Zobaczysz, są nawet skrzydełka, których nie widziałem do tej pory. Takie akcenciki skrzydełkowe. Ten boczek, który troszeczkę wygląda jak, nie przymierzając w Katanie, a może ten bardziej, te ostre rysy. Podobno ten bok i to wszystko miało być znowu odniesieniem do lotnictwa. Ktoś z projektantów Suzuki lubi samoloty, tak mi się wydaje. No i może dobrze, bo samoloty są szybkie. Ale za czytelność wyświetlacza daje piąteczkę z plusem. On się co prawda długo włącza, ale jak ruszy, zanim się włączy, to już ci pokazuje prędkość. To super rzeczy. I tu wszystko widać, jak na dłoni po prostu. NGTEC dostępny jest w trzech malowaniach. Takim ciemno-niebieskim z czarnymi elementami, jasno-niebieskim, klasycznym dla Suzuki i czarnym. No i to co najważniejsze dla Suzuki i modelu GT, tak przynajmniej mi się wydaje i to definiuje spory krok dla Suzuki, to wyświetlacz TFT, który tutaj jest, znajduje się na pokładzie tego motocykla. 6,5-calowy wyświetlacz TFT. Oprócz tego, że znajdziemy na nim wszystkie informacje, które są niezbędne dla kierowcy, to połączymy z nim oczywiście telefon. No i dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, kto do nas dzwoni, odebrać ten telefon. Dzięki temu dowiemy się, w którą stronę mamy jechać, jeżeli włączymy sobie nawigację. I możemy również podejrzeć sobie, jakie piosenki aktualnie słuchamy, jeżeli zastanawia Was, co tam leci na jednym z tych streamingowych portali. Słuchajcie, to są bardzo ważne sprawy. Te trzy sprawy to są najważniejsze. Regulacja kontroli trakcji, 5 poziomów, można go wyłączyć całkowicie. Można ją wyłączyć całkowicie, można ustawić tak jak teraz na piątkę. Można ustawić trzy tryby jazdy, czyli trzy tryby oddawania mocy. Teraz mamy A, czyli najmocniejszy. I charakteryzuje się on tym, że jak odkręcisz manetę, to zaraz kontrola trakcji na tym piątym poziomie się pali, a jak sobie ustawisz C, to na piątym poziomie od razu się nie pali. Czyli oznacza to, że C jest do jazdy w trudnych warunkach. I on QS, off QS, czyli można wyłączyć i włączyć quick shifter. QS to jest skrót od quick shiftera. To są fajne sprawy, bo w sumie nie wiem czemu. W sumie nie wiem po co wyłączać quick shifter, jeżeli jest. Można zmieniać biegi ze sprzęgłem normalnie. No ale można go wyłączyć i włączyć. Wsiadłem na GTK i przesiadłem się z RR-a, z Speed Tripla RR 1200. Więc generalnie zupełnie inne motocykle. Tam mamy sportowy sprzęt z duszą takiego staruszka. Tutaj mamy całkowicie nowy motocykl. W sumie z silnikiem staruszka, ale takiego staruszka, który jeszcze potrafi i chce. No i słuchajcie, różnice. 3 cylindry, 4 cylindry. Każdy wie, 3 cylindry są bardziej chrapliwe, z większym pazurem 4 cylindry trzeba zakręcić, żeby jechały. Natomiast to, co jest fajne w 4-cylindrówce, to jest ten spokój, z jaką oddaje moc ten motocykl. Musisz chwilę owszem poczekać. Jeżeli chcesz jechać bardzo, bardzo, bardzo dynamicznie, to musisz go trzymać na górze. Tutaj z dołu nie masz takich uderzeń. Natomiast 3 cylindrówki, 2 cylindrówki są zdecydowanie bardziej podatne na zmianę obciążeń i to czuć na napędzie i to czuć na komforcie jazdy. Tutaj ten komfort przez te 4 cylindry, przez to jak oddaje ten silnik moc, jest zdecydowanie większy. Cena tego motocykla wynosi 67 900 zł, czyli nie jest to dużo. Możemy oczywiście dorwać wersję Travel Pack, która jest nieco droższa, ale nie jest aż tak droga, jak moglibyśmy pomyśleć. Travel Pack to oczywiście motocykl przystosowany do dłuższych podróży. Wyższa szyba, grzane manetki, tank bag i kilka jeszcze innych elementów akcesoryjnych na pewno sprawi, że jazda takim motocyklem i podróżowanie przez całą Europę będzie po prostu przyjemniejsze. Suzuki GSX S 1000 GT to sprzęt, który w zasadzie ma dużo wspólnego z F-em, ale niewiele w sumie, bo tak naprawdę ta baza to jest F, ale jest solidnie przerobiony. Oczywiście Suzuki nie wykonało rewolty i nie stworzyło czegoś całkowicie nowego, oderwanego od tego, co już znamy, tylko na bazie tego, co znamy, stworzyło nowy motocykl. Tak naprawdę jest to największy krok w ewolucji 1000 GSX z myślnikiem S, F
i tak dalej, IBS. Cała ta seria motocykli jest bardzo podobna do siebie, mimo że różni się stylami. Tutaj mamy przede wszystkim taką zmianę, że siedzimy prościej niż w starym F-ie, który już znamy od 10 lat, nie, może od wielu lat. I to już sprawia, że mogę pomyśleć, że tym motocyklem da się faktycznie pojechać daleko. Wsiadłem na ten motocykl i przejechałem na strzała 200 km. Gdy w ogóle już wyjechałem na drogę, czułem, że odpoczywam, że płynę. Bo mamy 4 cylindry, nie mamy 3 cylindrów. Nie oznacza to oczywiście, że ten sprzęt zamula. Masz 1000 cm sześciennych, walisz dwa biegi w dół, a dzięki quick shifterowi robisz to bardzo szybko i odpalasz rakietę i wyprzedzasz, ciśniesz 5, 6 i znowu jesteś pierwszy. GT jest wyposażony oryginalnie w kufry. Dwa kufry plastikowe z malowaniem w kolorze nadwozia. I teraz tak, to oznacza, że nie są to kufry dokładane akcesoryjnie na pałę, tylko kluczyk ze stacyjki pasuje do zamka w kuferku. I uważam, że jest to najfajniejsza sprawa na świecie, ponieważ nie dędoli mi tutaj więcej kluczyków niż jeden i po wsadzeniu do stacyjki ten kluczyk od kuferka nie rysuje mi okolic stacyjki. Kocham takie rozwiązania. Proste i bardzo logiczne, wydaje mi się. Jeżeli zastanawiasz się, czy silnik ma jakieś znaki zapytania, nie ma. To poczciwa jednostka K5. Jeżeli zastanawiasz się, czy w hamulcach znajdziemy jakieś znaki zapytania, nie znajdziecie. Jeżeli w zawieszeniu poszukujesz znaków zapytania, no to rozczaruje się. Nie ma znaków zapytania. A rama? Nie ma znaków zapytania. Tutaj znajduje się wszystko to, co doskonale znacie. To, co doskonale znamy. Wszystko, co dobre. Parę rzeczy złych też znajdziemy. Te złe rzeczy nie przesłaniają dobrych rzeczy. I to jest najważniejsze. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą wycieczkę i spotkanie z Suzuki GSX SM 1000 w wersji GT. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, cześć i pa!